Witam. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 10 największych zabijaków w uniwersum Naruto. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, na których poluje 1000 zabijaków, ale ciągle świetnie sobie radzą. Słowem wstępu, nie mam żadnych oficjalnych danych, bo jeśli dobrze szukałem, to takowych nie ma, a będę tutaj posługiwał się raczej tym, co pamiętam i tym, o czym mówiono w anime, a części będzie można się domyśleć z racji na to, w jakich czasach przeszło im żyć. Dlatego już teraz przestrzegam, że to tylko subiektywny ranking i wcale nie musi tak być, że ta czy ta osoba rzeczywiście zabiła więcej osób, jako że nie znamy dokładnego przebiegu życia każdej osoby. Tyle we wstępie, lecimy. Wrzucam Tobirame i Hashirame trochę do tego samego worka, pomimo że to praktycznie pewne, że drugi Hokage był bardziej skory do zabijania, to jakoś nie chce mi się wierzyć, że Hashirama nie zabijał nikogo na wojnie, w jakiej przyszło im żyć. Nazywam tak oczywiście erę walczących państw, jako że były to lata ciągłej wojny praktycznie pomiędzy wszystkimi. Pomimo że Hashirama chciał podbijać świat miłością, to jednak nie był z pewnością znany z tego, że jest super silny i dzięki temu nikogo nie zabił. Co do Tobirame, to chyba nie muszę mówić, że ten wolał raczej środki pewne, czyli śmierć przeciwnika. Wężowaty koleżka jest dużym zabijaką, to bez dwóch zdań. Po pierwsze walczył na wojnie wraz z dwójką Saninów i już wtedy był podejrzany, a więc można zakładać, że nie przebierał w środkach, tylko kroił co się da. Do tego jego osobowość i powołanie tutaj działają na korzyść, jako że gość dosłownie porywał małe dzieci do eksperymentów, czy nawet urządzał istny Battle Royale, żeby wytypować najlepszych shinobi, których będzie mógł używać do własnych celów. Co do przejęcia ich ciał czy wytypowania ich do jakiejś misji, jak to było w przypadku czwórki dźwięku. Jeszcze jak w przypadku poprzedniej dwójki to była raczej konieczność, tak tutaj to nawet jest chęć zabijania, a nie zmuszanie się do czegokolwiek. Choć ponownie jak w przypadku Hashiramy, Mina to jest raczej osobą, która stroni od przemocy, nawet jeśli czasami powinna to zrobić, to mamy tutaj kolejną informację w anime, że zabił on 1000 shinobi solo podczas wojny, a powinienem był powiedzieć raczej podczas jednego ataku, co już daje mu spory wzrost. A tak jak w kolejnych przypadkach, które przytoczę, to tutaj też dodam, że to nie są jego jedyne ofiary. To jeden pojedynczy atak, a wojna nie trwała 10 minut. Nawet jeśli był taki dobroduszny i kochany, to musiał czasem dokonać za innych tego ostatecznego wyboru w postaci zakończenia ich życia. Choć to nie jest zupełnie jego natura, to trzeba mu przyznać, że miał ku temu możliwości. Większość jego życia opierała się właśnie na tym, na zabijaniu. Był w końcu łowcą głów, a do tego żył naprawdę długo, bo aż 91 lat. Choć później mógł się nie interesować jakimiś płotkami, tylko jakimiś elitami, za które są duże sumy, to początkowo musiał sobie radzić jak mógł, żeby chociażby przeżyć, dlatego myślę, że jego ofiary są liczone dosłownie w tysiącach. W ilu? Pewnie nigdy się nie dowiemy, a to moja własna interpretacja jego osoby. Żył z tego, lubił to, a więc zakładam, że zamordował naprawdę wiele istnień i widzę w nim potwierdzenie tego. Idealnie to do niego pasuje. Dodatkowo jego techniki z sercami powodowały, że szukał coraz silniejszych shinobi, więc zabijał ich tylko po to, żeby się wzmocnić. Gość dosłownie walczył na niejednej wojnie i stał się kimś tak potężnym, że nawet tak potężna wioska jak Konoha zauważyła jego obecność. Mało tego, podczas drugiej wojny walczył z siłami właśnie Konoszki i wybił wszystkich oprócz Jirai, Tsunade i Orochimaru, których oszczędził i nadał im tytuł Saninów. Nie ufał nikomu, manipulował i pomimo że jego siła nie została nam pokazana jakoś szczególnie mocno, to rzeczywiście jego historia mówi o tym, że był on całkiem morderczym przywódcą, którego nie interesowało nic poza jego własnym biznesem, dlatego nie oszczędzał na trupach. Wystarczył jeden atak na jedną wioskę, aby wpisać się na tę listę. Mowa oczywiście o Konoszce, w której co prawda nie wiemy ile osób żyło,
A też faktem jest, że nie każdy się tam wtedy znajdował, ale prawie solo, nie licząc małego wkładu Conan, Payne zrównał z ziemią wioskę, zabijając potężną jej część, a ostały się tylko osoby mega mocne i chronione przez Katsuyu Tsunade. No spójrzcie tylko na to, gdy Nagato uleczył ich wszystkich. Jak chcecie, to sobie zatrzymajcie i policzcie te wszystkie kreseczki, to sobie zobaczycie. Zresztą przecież sam Nagato podczas mega wkurzenia na Hanzo przywołał Gedo Mazo i zabił wszystkich prócz samego przywódcy, a więc z pewnością ma on sporo krwi na swoich rękach. Trzeci Raikage walczył przez 3 dni przeciwko 10 tysiącom Shinobi. Sam. Zginął tam co prawda, ale to jego finalna walka, która przypominam trwała 3 dni i 3 noce. Nawet zakładając, że udało mu się zabić jedną osobę na 5 minut, co w przypadku randomów to i tak bardzo wielkie nadużycie, bo przecież są oni na hita, to na godzinę zabiją 12 osób, co daje mu 288 osób na dobę, co z kolei sprowadza nas do tego, że przez te 3 dni zabił prawie 1000 osób. A jest to scenariusz bardzo niedoceniający tą postać i bardziej prawdopodobne jest to, że sam zabił pewnie lekko połowę tej armii, a nie tylko 10%. Do tego oczywiście nie możemy zapomnieć, że to tylko jego 3 ostatnie dni życia, a chyba nikt z nas nie twierdzi, że Raikage przez poprzednie lata nie zabił ani jednej osoby, prawda? W tym przypadku uczeń przerósł mistrza, to z pewnością, jako że ulepszył on znacznie Edo Tensei i to właśnie za jego sprawą wiele istnień sojuszu zostało straconych. Możecie powiedzieć, że przecież to nie on sam zabił tych ludzi, ale jednak jego technika. On nimi kontrolował, więc w przypadku marionetek Kankuro nikt by pewnie nie oponował, że ten frak należy do właściciela marionetek. Tak samo tutaj nie powinien nikt mieć z tym problemu, bo Edo Tensei to w zasadzie bardziej zaawansowana kontrola marionetek. Zresztą nawet jeśli nie liczyć tego, to Kabuto miał też duży udział w zabijaniu ludzi na całym świecie, czy to w roli pomocnika Orochimaru, czy też działając jako szpieg dla Danzo. Madara to postać, która dosłownie przez całe życie walczyła. No może poza momentem, gdy żył podłączony do Gedo Mazo, wtedy to rzeczywiście nie. Jako że żył w czasach ery walczących państw, to walczył przez całe dzieciństwo, a nawet gdy był dorosły, to zabijał wielu przeciwników. Choć pod koniec swojego pierwszego życia miał kosę głównie z Hashiramą, więc nie nabijał sobie raczej zbyt wielu fragów, to podczas Edo Tensei i po wyzwoleniu się z niego po prostu niszczył frajerów aż miło. Zresztą sam jeden zniszczył potężną ilość wrogów, czy to z pomocą Susano, czy jebitnych meteorytów. I to jeszcze w jakim stylu? Fantastycznym. Bezprecedensowo jest ona na pierwszym miejscu, jako że doprowadziła do potężnej rzezi przez Jubiego, który zamienił się w drzewo i wysysał czakrę z ludzi, którzy w tamtejszych czasach żyli. Nawet pomijając fakt, że z jej woli powstał Zetsu, który później mieszał w świecie i jego białe odmiany były liczone w tysiącach, to i tak jest ona jedną z największych masakratorek miotu ludzkiego. Na pewno na jakieś takie wyróżnienie powinien tutaj zasłużyć też Obito, choć nie jestem teraz przekonany, czy zabił on aż tyle osób, by trafić do topki, jako że na wojnie walczył głównie z Naruto, a mało kiedy rzeczywiście zabijał nawet randomów z sojuszu, bo gdy została jego jakaś resztka, to Naruto chronił ich za wszelką cenę. No a przy ataku na Konohę, gdzie walczył z Minato, to Kyubiego dość szybko się pozbyto. To samo można powiedzieć o Kakashim, który był znany na całym świecie, a także był w Anbu i też nie cackał się z innymi, tylko zabijał. Jednak on raczej nie robił tego na wielką skalę, a mordował konkretne jednostki raz na jakiś czas przez niedługi okres bycia w Anbu. No i oczywiście nie możemy zapomnieć o Itachim, który wybił swój własny klan. Niestety nie wiemy, jak dużo osób on liczył, a jakoś ciężko mi sobie to wyobrazić, bo rzeczywiście było ich więcej niż kilkuset. Przynajmniej nie pamiętam momentu, by było ich pokazanych jakoś bardzo dużo, jeśli się mylę, to przepraszam. W każdym razie starałem się jak mogłem, żeby umieścić tutaj wszystkich tych największych killerów, ale oczywiście nie jestem nieomylny, dlatego dajcie znać w komentarzach, kogo pominąłem, o czym zapomniałem, co przeoczyłem, ogólnie co zjebałem.